Szanowni Państwo, przekazuję głos naszemu prelegentowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na początku chciałem podziękować za zaproszenie mnie do Radomia. Już dawno mnie tu nie było, między innymi z powodu zbrodniczego koronawirusa. No ale teraz jestem i mam nadzieję, że czwarta fala, którą tu już zaplanowano, nie będzie taka dotkliwa jak trzecia, a tym bardziej jak druga. No i tym optymistycznym nastroju pozostańmy dłużej. Proszę Państwa, jak już tutaj była mowa, tematem mojej takiej prelekcji wprowadzającej jest wojna Polski z sojusznikami, ale nie tylko ja tu będę zabierał głos, bo w drugiej części proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że Państwo zabierzecie głos, a ja będę się odnosił do tego, co Państwo powiecie, o ile oczywiście potrafię. Wojna Polski z sojusznikami, no wchodzi ona w swoje apogeum, zwłaszcza od wczoraj, dlatego że odbyło się głosowanie w Sejmie, na którym została przeforsowana, zresztą w dramatycznych okolicznościach, nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ta nowelizacja, której pomysłodawcą jest poseł Suski, polega na tym, żeby wyposażyć Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w takie uprawnienie do nieprzedłużania koncesji stacji telewizyjnej, której właściciel ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. To godzi rzeczywiście w stację telewizyjną TVN, dlatego że jej właściciel, czyli spółka Discovery Communication, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, które leżą jak najbardziej poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dlaczego do tego doszło? Proszę Państwa, żeby lepiej zrozumieć, co się dzieje i jakie to może mieć konsekwencje, musimy cofnąć się w czasie, no nie do Adama i Ewy, bo to by za długo trwało, ale do 17 września 2009 roku. 17 września 2009 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Ten reset polegał na tym, że Stany Zjednoczone wycofały się z aktywnej polityki w tej części Europy, zostawiając tę próżnię polityczną do wypełnienia strategicznym partnerom, czyli Niemcom i Rosji. Dlaczego Barack Obama to zrobił, no to ja tego nie wiem, ale można przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej i które chyba pozostaje w związku z tym resetem. Mianowicie 18 sierpnia 2009 roku miało miejsce spotkanie w Soczi izraelskiego prezydenta Szymona Peresa i rosyjskiego prezydenta Dmitra Medvedewa. Z tego spotkania nie ukazał się żaden komunikat, więc nie wiemy, o czym tam się namawiali, ale prezydent Peres wypowiedział się do jednej z izraelskich gazet i tam powiedział, właściwie nie między innymi, tylko tyle powiedział, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No to do tej pory nie uderzył, w związku z tym dotrzymał obietnicy najwyraźniej. I drugą obietnicę mu złożył taką, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, to znaczy z Rumunii i z Polski. No i chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał te elementy, ale również wycofał Stany Zjednoczone z tej, jak powiedziałem, aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Te próżnie wypełnili strategiczni partnerzy, no i miało to dla Polski konsekwencje, zresztą dla całej Europy, dlatego że rok i 2 miesiące później, w listopadzie, 19 listopada 2010 roku rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO i drugiego dnia, 20 listopada 2010 roku, zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Proklamowanie tego strategicznego partnerstwa oznaczało koniec długotrwałego procesu ustanawiania nowego porządku politycznego w Europie, który ostatecznie miał zastąpić porządek jałtański. Ten proces budowania nowego porządku rozpoczął się w 1985 roku, no ale musiało to potrwać, dlatego że wiele rzeczy trzeba było wyjaśnić, wiele rzeczy trzeba było uzgodnić. No i ten proces zakończył się ustanowieniem porządku lizbońskiego, można tak nazwać od miejsca, w którym został ustanowiony. Proszę Państwa, na czym polegał porządek lizboński? No najważniejszym jego postanowieniem to było właśnie to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, które zresztą istnieje do dzisiejszego dnia i znakomicie wytrzymuje wszelkie próby niszczące, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego jest podział Europy na strefę wpływów rosyjskich i strefę wpływów niemieckich. Prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Mówię prawie dokładnie, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie znajdowały się po wschodniej stronie kordonu, teraz się znajdują po zachodniej stronie kordonu, ale poza tym wszystko się zgadza. I proszę Państwa, ten porządek lizboński oczywiście stwarzał zupełnie nową sytuację polityczną również dla Polski. Dlatego że nie może być tak, że cały Sojusz Północnoatlantycki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, a Polska nie. Polska też się musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć, no i natychmiast się zaczęła odnajdywać, ponieważ Polska leży w niemieckiej strefie wpływów, no to minister Sikorski, książę małżonek, złożył, jak pamiętamy, hołd berliński, taki nazywany hołdem pruskim. Powiedział tam, że bardzo jest zaniepokojony tym, że niedostateczną obecnością Niemiec w polityce europejskiej niż nadmierną obecnością Niemiec w polityce europejskiej. No i to nie było apogeum tego procesu odnajdywania się Polski w strategicznym partnerstwie z Rosją, bo kulminacyjny moment nadszedł w sierpniu 2012 roku. Otóż w sierpniu 2012 roku przyjechał do Warszawy patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl i na Zamku Królewskim wraz z arcybiskupem Józefem Michalikiem, który był przewodniczącym podówczas Konferencji Episkopatu Polski, podpisał deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę jeszcze, dlaczego strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie funkcjonuje i znakomicie wytrzymuje wszystkie próby niszczące, jakim jest poddawane. Otóż Niemcy po 1990 roku, kiedy odzyskały swobodę ruchów w Europie, nawróciły się na linię polityczną kanclerza Bismarcka, od której w swoim czasie odszedł cesarz Wilhelm II i Adolf Hitler. Linia polityczna kanclerza Bismarcka polega na tym, że Niemcy zarządzają Europą w porozumieniu z Rosją. No i zewnętrznym wyrazem tego porozumienia z Rosją jest wspomniane strategiczne partnerstwo. Patriarcha Cyryl podpisał tę deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Proszę Państwa, warto kilka słów o patriarsze Cyrylu powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa postać. Ja, jak przystało na ruskiego agenta, który jest demaskowany mniej więcej raz na miesiąc, oglądam czasami rosyjską telewizję, dlatego że stamtąd się można czegoś jeszcze dowiedzieć. Z naszych to już nic, poza tym kto tam kogo przezywa. No i kiedy ówże Cyryl został patriarchą Moskwy i Wszechrusi, rosyjski odpowiednik naszej resortowej stokrotki, czyli pani redaktor Moniki Olejnik, zaprosił go do studia, posadziła go pani redaktor w fotelu, no i na dzień dobry powiada mu tak: wasza świątobliwość, powiadają, że byliście agentem KGB. Na co patriarcha Cyryl powiada: da, no iż to. No to właśnie taki to jest patriarcha Cyryl. Proszę Państwa, nie wiadomo jak daleko byśmy zaszli na tej drodze, gdyby prezydent Obama w drugiej połowie 2013 roku tego swojego resetu nie zresetował. A zrobił to dlatego, że doznał bardzo dużego niepowodzenia w Syrii, które przypisał zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. No i z tej irytacji wysadził lizboński porządek polityczny w powietrze. Ten porządek długo, jak widzimy, nie potrwał, w taki sposób spektakularny, że zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, dla Majdanu na Ukrainie, którego nieukrywanym od początku celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływu. Więc ten porządek w jednej chwili wyleciał w powietrze, ale to oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają, i to takim wejściem smoka, do aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej, a to oznaczało, że Polska spod kurateli strategicznych partnerów ponownie przechodzi pod kuratelę Stanów Zjednoczonych. No i znowu miało to zasadnicze konsekwencje dla Polski, bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, my jesteśmy w niemieckim obszarze Europy, no to naturalną rzeczą było, że liderem politycznej sceny w Polsce jest Platforma Obywatelska i Donald Tusk jako jej przywódca. Ale kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, no to już to takie oczywiste nie było. W związku z tym, no, w Rosji to by tam załatwiono to w ten sposób, że tam kulę w łeb by każdy dostał i po krzyku. Tutaj u nas no jednak takich rzeczy się nie robi, a w każdym razie ostentacyjnie się nie robi. W związku z tym, ale są inne sposoby. Otóż trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko Platformie Obywatelskiej, właściwie przeciwko Rzeczypospolitej. Zaczęli mianowicie podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie podsłuchiwali. W różnych warszawskich restauracjach. No i tam nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów. My to poznaliśmy tylko z wierzchołek Góry Lodowej. Co tam jest, to nikt dokładnie nie wie. No w każdym razie ja nie wiem, ale domyślam się, że muszą być bardzo pikantne szczegóły. Więc kelnerzy bardzo wydajni byli, ale musieli im pomagać jacyś pierwszorzędni fachowcy. Dlatego, że 700 godzin tych podsłuchanych rozmów kelnerzy nagrali w rezydencji premiera Tuska. Dokąd tak kelnerom nie można tak sobie chodzić tam i się szarogęsić. Więc musieli im pomagać pierwszorzędni fachowcy, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska nie przedstawia żadnej trudności. Co to za fachowcy byli, no to możemy się tylko domyślać. W każdym razie od początku roku 2014 te rewelacje z podsłuchów przenikają do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując Platformę Obywatelską. W rezultacie w 2015 roku wybory prezydenckie wygrywa Andrzej Duda. Andrzej Duda jeszcze rok wcześniej nie był w Polsce w ogóle znany jako samodzielny polityk. On tam pracował w różnych instytucjach państwowych, kancelarii prezydenta, ale nie był żadnym samodzielnym politykiem. Wydawało się, i to prezydent Komorowski był autentycznie przekonany, że on nie ma z kim przegrać. A pół roku później przegrał i to właśnie z Andrzejem Dudą. Więc byliśmy świadkami wielkich cudów, przy których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. Proszę Państwa, prezydentem został Andrzej Duda, a jesienią Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyło rząd pod przewodnictwem pani Beaty Szydło, która no, wielkiego awansu doznała, bo ona była burmistrzem Brześć, tam takiego miasteczka niewielkiego, a tu nagle jednym susem wskoczyła na stanowisko premiera rządu. Rzeczywiście kariera oszałamiająca i chciałbym tutaj rąbek tajemnicy odsłonić, bo nie całą tajemnicę, uchowaj Boże, takich rzeczy to ja nie wiem, ale rąbek tajemnicy odsłonić, bo pani Szydło, podobnie jak inni dygnitarze, którzy robili oszałamiające kariery w Polsce, jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych. Ta Szkoła Liderów jest bardzo ciekawa, dlatego że nie można tam pójść i się zapisać, tylko kandydatów do tej Szkoły Liderów wyłuskują ambasady Stanów Zjednoczonych w poszczególnych krajach. No i jak już wyłuskają takiego kandydata, to on tam trafia do tej Szkoły Liderów, zostaje liderem, no i potem robi oszałamiającą karierę. A jednym z takich celów, tej Szkoły Liderów jest nauczenie tych liderów, żeby w polityce, jak już będą tam działali w polityce w swoich krajach, żeby uwzględniali interesy Stanów Zjednoczonych. No więc to tam bardzo dużo polityków było absolwentami tej Szkoły Liderów. Mieczysław Rakowski był absolwentem tej Szkoły Liderów, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i tak dalej, więc widzimy, że to jest taki bilet wstępu do oszałamiającej kariery w Polsce. Proszę Państwa, więc pani Beata Szydło została premierem rządu, który został utworzony późną jesienią 2015 roku. No, ale Niemcy są państwem poważnym i Niemcy wcale nie zamierzali zrezygnować z wpływu, jakie na skutek zresetowania resetu przez prezydenta Obamę w Polsce utracili. Jeszcze rząd pani Beaty Szydło nie zdążył niczego zrobić, ba, nawet nie zdążył niczego powiedzieć, a już Komisja Europejska, na czele której stały wtedy dwa owczarki niemieckie, mianowicie Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, podjęła wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji. Bezprecedensową, bo nigdy jeszcze wobec żadnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została zastosowana. No i natychmiast powstał Komitet Obrony Demokracji z panem Mateuszem Kijowskim na fasadzie. Pan Mateusz Kijowski jednym susem awansował na czołowego szermierza demokracji w Polsce i kulminacyjnym momentem walki o demokrację, wojny o demokrację w Polsce był tak zwany Ciamajdan 16 grudnia 2016 roku. Posłowie opozycyjni zablokowali, okupowali salę plenarną Sejmu. Celem tej okupacji było uniemożliwienie uchwalenia ustawy budżetowej, bo w odróżnieniu od innych ustaw nieuchwalenie w konstytucyjnym terminie ustawy budżetowej rodzi skutek prawny w postaci możliwości rozwiązania Sejmu i rozpisania nowych wyborów. Decyzja w tej sprawie należy do prezydenta, ale w grudniu 2016 roku pan prezydent Duda jeszcze by się nie ośmielił takiej decyzji podjąć. Teraz to już prędzej, ale wtedy to jeszcze nie. I właśnie o to chodziło, żeby się nie ośmielił, dlatego że wtedy można go byłoby oskarżyć o złamanie konstytucji już w konkretnym przypadku. Nie, że tam w ogóle konstytucję lekceważy, tylko tu właśnie złamał konstytucję. Więc ważny był to pretekst. Ale Ciamajdan spalił na panewce. Dlaczego? Otóż dlatego, że w przeddzień Ciamajdanu przyleciał do Warszawy Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani, który był prawą ręką prezydenta Donalda Trumpa i odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, po czym odleciał do Ameryki. Po tej rozmowie Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów z sali plenarnej Sejmu do sali kolumnowej i oni uchwalili tam ustawę budżetową. Także cały pogrzeb okazało się, że na nic. Oczywiście od razu się pojawiły tutaj opinie ekspertów, że ta ustawa jest nielegalna, dlatego że ustawy, a zwłaszcza taką budżetową, to można tylko w sali plenarnej uchwalać, ale inni eksperci mówili, że to nieprawda, że ważne jest, żeby nad ustawą głosowali posłowie, a w jakim miejscu głosują, to już jest mniej istotne. Mogliby nawet w krzakach pod Sejmem ją przegłosować i by była przegłosowana. Oczywiście ten spór jeszcze do dzisiaj nie jest rozstrzygnięty, ale nie o to chodzi. Ciamajdan spalił na panewce i na trzeci dzień po tym właśnie spaleniu na panewce w niemieckim dzienniku Die Welt ukazała się informacja, taka publikacja, że no nie udało się. Jeszcze na jakiś czas trzeba się będzie pogodzić z istnieniem Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie, ale nasza złota pani, czyli pani kanclerz Angela Merkel, ja muszę wyjaśnić, dlaczego nazywam panią kanclerz Angelę Merkel naszą złotą panią, bo to wielu ludzi nie wie tego i tam się domaga wyjaśnień. Otóż to jest cytat. To jest cytat z takiej piosenki, którą Niemcy w czasie okupacji kazali śpiewać Żydom, jak ich prowadzili do pracy. Marszałek Śmigły Rydz nie kazał robić nic, a Hitler nasz złoty nauczył nas roboty. No to nasza złota pani dlatego. Proszę Państwa, więc nasza złota pani zapowiedziała swój przyjazd do Warszawy na 7 lutego 2017 roku. I rzeczywiście przyjechała, odbyła tam wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami i jeszcze chyba nie wypoczęła po tej podróży do Warszawy, a już zmieniło się rozłożenie akcentów w walce o przyszłość naszego nieszczęśliwego kraju. Mianowicie przestaliśmy walczyć o demokrację, to znaczy nie przestaliśmy nigdy oczywiście walczyć, ale przede wszystkim zaczęliśmy walczyć o praworządność. I ta walka o praworządność w Polsce zaczęła się od tego, że już w marcu 2017 roku wszystkie organizacje broniące praw człowieka na świecie wystąpiły do Komisji Europejskiej z takim apelem, żeby zrobiła z Polską porządek, ponieważ poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to owczarkom niemieckim nie trzeba było 2 razy tego powtarzać. Oczywiście walka o praworządność rozgorzała, natychmiast do białości się rozpaliła, ale oczywiście pewne konsekwencje ta zmiana akcentów miała. Dopóki walczyliśmy o demokrację, no to ikoną tej walki, postacią sztandarową mógł być pan Mateusz Kijowski. Ale jak zaczęliśmy walczyć o praworządność, to już nie. Bo jakby to wyglądało, kiedy na oczach całej Europy sztandarem praworządności wywijałby pan Kijowski, podejrzany o malwersacje finansowe. To nawet dla Franciszka Timmermansa, który ma skórę grubą jak hipopotam, to by było trochę za wiele. A skoro nie pan Mateusz Kijowski, który został wycofany do głębokich tylnych szeregów, teraz nawet i z tych tylnych szeregów zdaje się wyleciał, to na pierwszą linię frontu zostali rzuceni niezawiśli sędziowie. Niezawiśli sędziowie. Środowisko sędziowskie liczy w Polsce około 10 000 osób. Odbyły się 2 kongresy sędziów polskich. Bardzo dziwne, dlatego że na te kongresy Nikt nie wybierał delegatów. Przyjeżdżał zatem ten, kto chciał, albo ten, kto musiał. Dlaczego mówię, że mógł przyjeżdżać ten, kto musiał? Ano dlatego, że przypadkowo podczas procesu takiego sędziego z Katowic Andrzeja Hurasa wyszła na jaw przypadkowo zupełnie informacja, że Urząd Ochrony Państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziły operację Temida, której celem był werbunek agentury w środowisku sędziowskim. Pan sędzia Lipiński, który tę sprawę prowadził, próbował jakieś informacje od ABW na ten temat uzyskać. Oczywiście głuche milczenie było mu odpowiedzią, no ale już się wyjaśniło, że w środowisku sędziowskim była werbowana agentura, prawdopodobnie z powodzeniem. No i jeszcze pojawiły się podejrzenia, że nie tylko ABW taką operację prowadziła, ale inne organy też, inne służby też, na przykład wojskowe służby informacyjne, które oficjalnie działały aż do września 2006 roku. Tylko widocznie lepiej się konspirowały. Proszę Państwa, tam w tę walkę o praworządność wciągane były rozmaite osobistości, między innymi pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gersdorf. Ona w pewnym momencie nie wiedziała, czy jest tym pierwszym prezesem, czy już nie jest, ale się wyjaśniło, że jest. No i ta walka o praworządność właściwie nadal trwa. W trakcie tej walki o praworządność, do tej walki o praworządność wciągane są coraz to liczniejsze instytucje Unii Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Komisja Europejska, Parlament Europejski. Krótko mówiąc, poruszone są moce niebieskie, ziemskie i piekielne. Jak na razie ta walka o praworządność obnażyła pewien niedostatek suwerenności naszego państwa. Dlatego, że wprawdzie nasi dygnitarze twierdzili, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji, żeby dyktować, jak ma wyglądać system sądów w Polsce, czy na przykład w Sądzie Najwyższym może być Izba Dyscyplinarna, czy nie może, ale kiedy Niemcy zastosowały, to znaczy Komisja Europejska zastosowała szantaż finansowy, no to natychmiast rząd podkulił pod siebie ogon i tę Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym zaczyna, wygaszać. Proszę Państwa, to by może nie miało takiego znaczenia, gdyby nie zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo poprzednio prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump, który miał pewną linię polityczną, jeśli chodzi o Europę. I kiedy przyjechał do Warszawy w lipcu 2017 roku, na konferencji prasowej powiedział, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba, i że Stany Zjednoczone będą ten projekt popierały. Proszę Państwa, to musiało zapalić w Berlinie alarmowe czerwone światełko. Dlaczego? Dlatego, że projekt Trójmorza, gdyby został zrealizowany, zagrażałby trzem ważnym interesom niemieckim. Po pierwsze, blokowałby, i to być może w sposób trwały, hegemonię Niemiec w Europie. Znaczny kawał Europy Środkowej już by się nie musiał Niemców słuchać. Po drugie, blokowałby program budowy IV Rzeszy, w który Niemcy tak dużo już zainwestowały. I po trzecie, umożliwiałby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń, jakie zostały na nie nałożone przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Więc w Niemczech rzeczywiście czerwone światełko alarmowe się zapaliło. No i reakcja niemiecka była taka, zgodna zresztą z indiańskim przysłowiem, które mówi, że jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. Niemcy zgłosiły akces do Trójmorza i ku mojemu zdziwieniu jedynym politykiem z krajów tu zainteresowanych, który wyraził z tego tytułu radość, był pan prezydent Andrzej Duda. Dlaczego się tak uradował, nie mam pojęcia, ale no wyraził radość. Proszę Państwa, w ogóle za prezydentury Donalda Trumpa narastało napięcie w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, czyli z Niemcami i z Francją. Do tego doszło, że Niemcy od czasu do czasu puszczają takie balony próbne, czy by się nie udało stworzyć europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Amerykanie zawsze mówili nie. Dlaczego? Dlatego, że te europejskie siły zbrojne niezależne od NATO to jest pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Kiedy w roku 1954 Stany Zjednoczone, widząc napór sowiecki tutaj na zachodnią Europę, zgodziły się na remilitaryzację Niemiec, to znaczy pozwoliły Niemcom na zorganizowanie armii, no to było jeszcze 9 lat po wojnie, więc nie było pewne, czy Hitler nie zmartwychwstanie pewnego dnia. Więc na wypadek, gdyby Hitler zmartwychwstał, to w 1955 roku, kiedy powstała Bundeswehra, została ona w całości wkomponowana w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego i poprzez struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego Stany Zjednoczone mają kontrolę nad tym, co się dzieje. No i wiedzą doskonale, że te europejskie siły zbrojne to jest pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Proszę Państwa, jeszcze do jednej rzeczy warto tu nawiązać. Otóż od 1990 roku Niemcy i Francja stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, mianowicie doktryny europeizacji Europy. Europeizacja Europy polega na takim delikatnym, bo tu nie ma miejsca na gwałtowne ruchy, ale cierpliwym i metodycznym wypychaniu Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej. Nie trudno się domyślić, dlaczego Niemcy to robią. Dlatego, że Niemcy jako państwo poważne pamiętają, że w XX wieku na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej przegrały dwie wojny, które przecież mogły wygrać. Więc nic dziwnego, że nie życzą sobie obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej, zwłaszcza jako jej kierownika. Z Francją jest trochę inna historia, trochę bardziej skomplikowana. Nie będę tego tematu specjalnie rozwijał. Dwa powody są, dla których Francja też opowiada się za europeizacją Europy. Pierwszy powód to taki, że Stany Zjednoczone rzeczywiście przyczyniły się, przyłożyły rękę do likwidacji francuskiego imperium kolonialnego, a drugi powód jest taki subtelny. Otóż Francja jest krajem bardzo dumnym i nie może wybaczyć Stanom Zjednoczonym, że dwukrotnie widziały Francję w sytuacji bez majtek. Nie może tego Stanom Zjednoczonym wybaczyć. No i doszło do zabawnego incydentu, który zresztą ma nadal swoje konsekwencje. Otóż prezydent francuski, prezydent Macron, powiedział, że powinna powstać armia europejska, europejskie siły zbrojne, żeby bronić Europy, między innymi przed Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Trump bardzo był zdziwiony. Zwrócił uwagę prezydentowi Macronowi, że przecież Stany Zjednoczone nigdy na Europę nie napadały. Co więcej, napisał na Twitterze, że gdyby nie Stany Zjednoczone, to byście się w Paryżu uczyli po niemiecku. Na co premier francuski odpisał, żeby prezydent Trump nie wtrącał się w nie swoje sprawy. O, to jak tak, to już jest inna rozmowa. Jeszcze tam nie ochłonęliśmy z wrażenia po tej wymianie zdań, a 3 dni później we Francji ni z tego ni z owego powstał potężny ruch żółtych kamizelek, z którym rząd francuski do dzisiaj nie może sobie poradzić. Wielu ludzi uważa, że to jest ruch spontaniczny, ale niektórzy podejrzewają, że to za tym stoi Centralna Agencja Wywiadowcza Stanów Zjednoczonych, która właśnie po to istnieje. Kiedyś byłem w Denver, Colorado, no i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnikiem, pracuje w branży górniczej, w górnictwie złota. No to firmy te amerykańskie mają interesy na całym świecie i on mi opowiadał, jak ta branża górnicza tam funkcjonuje i w pewnym momencie mówi mi tak, ale nie to, żeby mnie tam zepatować, tylko tak jako o rzeczy zwyczajnej. Mówi, wie pan, niektóre państwa nam, niektóre rządy nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Oczywiście nie on, bo to on to jest za mały pikuś, ale bo właśnie CIA po to jest, żeby takie rzeczy załatwiała. Proszę państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że program europeizacji Europy, skoro my wiemy, że Niemcy z Francją próbują go realizować, no to Amerykanie tym bardziej to wiedzą i wcale się nie zamierzają dać z Europy wypchnąć. Ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogliby pewnie postawić obydwie nogi. I projekt Trójmorza wychodzi naprzeciw amerykańskiemu interesowi. To dobrze, dlatego że to nie zależy od, to nie jest efektem tylko amerykańskiej wielkoduszności, tylko obydwie strony mają w tym interes. Wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku, przynajmniej pod tym względem. No ale prezydent Trump przegrał wybory. Jego następca, prezydent Józio Biden, ja to mówię Józio nie dlatego, żebym go lekceważył, tylko on sam się tak nazywa. Joe to znaczy Józio, dosłownie. Mają taką dziwną manierę, że tam Wiluś Clinton, Kubuś Carter i Józio Biden. No. Nie wiem, dlaczego tak lubią, ale lubią widocznie, że to taki swój chłop jest. Proszę państwa, prezydent Biden postanowił odejść od dotychczasowej linii Donalda Trumpa o 180 stopni. No, jest ważny powód, dla którego prezydent Biden taki zwrot przeprowadził, to znaczy przeprowadza, bo to jeszcze się ten proces nie zakończył. Proszę państwa, problemem głównym numer 1 dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. Ja w 2008 roku, jak wybuchł kryzys finansowy, przeprowadziłem takie zestawienie. Mianowicie Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy w wysokości 622 miliardów dolarów i to stanowiło równowartość połączonych budżetów wojskowych następnych 17 państw świata. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych nad resztą świata. 10 lat później Stany Zjednoczone miały budżet wojskowy nawet trochę większy, 700 miliardów dolarów, ale to była równowartość połączonych budżetów wojskowych już tylko 8 następnych państw świata. Przewaga Stanów Zjednoczonych w ciągu tych 10 lat stopniała o połowę. A na wiosnę tego roku, już po zaprzysiężeniu prezydenta Bidena, jeden z ważnych generałów w Pentagonie stwierdził, że Chiny mają wyższy budżet wojskowy niż Stany Zjednoczone, zwłaszcza kiedy się weźmie pod uwagę tamtejszy poziom cen. No to bardzo ważna informacja. Z tego wynika, że Stany Zjednoczone prędzej czy później będą musiały przeprowadzić ostateczne rozwiązanie kwestii chińskiej. Ostateczne rozwiązanie kwestii chińskiej. I bardzo ważne jest, w tej sytuacji zachowa się Rosja. Czy Rosja przynajmniej obieca Stanom Zjednoczonym zachowanie neutralności, czy też nie? No jest możliwe, że Rosja taką obietnicę może złożyć, dlatego że zbytni wzrost potęgi chińskiej nie jest na rękę Rosji, bo ona też się trochę Chin obawia. Ale oczywiście, gdyby taką obietnicę złożyła, no to nie za darmo czegoś by tam zażądała od Stanów Zjednoczonych. I prezydent Biden, jak 16 czerwca tego roku spotkał się w Genewie z prezydentem Putinem, a w lipcu spotkał się z nim drugi raz, to właśnie tego się chciał dowiedzieć. Czego ruscy szachiści zażądaliby w zamian za obietnicę neutralności w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przystąpią do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Drugim ważnym państwem są Niemcy, dlatego że głównym partnerem gospodarczym Chin jest Unia Europejska. I gdyby Unia Europejska nagle zaczęła, no nie bojkotować, bo to nie, ale w każdym razie utrudniać sprzedaż chińskich towarów na swoim obszarze, to byłoby to równoznaczne z dławieniem chińskiej gospodarki. Oczywiście tego nie można tak wprost powiedzieć, bo to nie wypada tego robić, tu wszyscy się opowiadamy za wymianą i tak dalej, ale wypada chronić planetę przed zanieczyszczeniem. No to nawet trzeba, bo pani Greta Thunberg by nas tu chyba za uszy wytargała, jakbyśmy nie myśleli o planecie. No i proszę państwa, jeżeli na przykład Niemcy by orzekły, że w chińskich towarach, które są przysyłane do Europy, jest zbyt duży ślad węglowy, no i w związku z tym nie mogą one być dopuszczone do sprzedaży, no to jest właśnie dławienie chińskiej gospodarki. Myślę, że tego Stany Zjednoczone oczekiwałyby od Unii Europejskiej, czyli od Niemiec. Tak się zachowały Stany Zjednoczone w okresie międzywojennym. Były trochę, no powiedziałbym, wystraszone poziomem i tempem rozwoju Japonii jako państwa przemysłowego i postanowiły właśnie dławić japońską gospodarkę w taki sposób, że odcięły Japonii dostęp do złóż, do źródeł surowców. I w ten sposób mogłyby limitować rozwój Japonii. Japonia by się rozwijała tylko tak, jakby jej Stany Zjednoczone pozwoliły. No i w Japonii wszyscy doszli do wniosku, że nie ma rady, trzeba wyrąbać sobie drogę mieczem do tych źródeł surowcowych. No i tak się wojna na Pacyfiku rozgorzała, więc tu jest, jak się okazuje, jak się raz tam udało, to dlaczego nie spróbować drugi raz? No ale prezydent Biden, który właśnie z taką intencją przyjechał do Europy, żeby poprawić stosunki z Unią Europejską, czyli z Niemcami, no to jak państwo myślicie, co się powinno zrobić, jak się chce poprawić z kimś stosunki? No trzeba mu dać jakiś prezent, bo no tak to jak poprawić stosunki, prawda? I myślę, że prezydent Biden, patrząc jak Niemcom zależy na odzyskaniu wpływów politycznych w Polsce, przecież prowadzą te wojny, jak nie o demokrację, to o praworządność, jak nie o praworządność, to o sodomitów, jak nie o sodomitów, to o migrantów i tak dalej, że Niemcom bardzo na odzyskaniu wpływów politycznych w Polsce zależy. No to mógł odstąpić Polskę naszej złotej pani. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jeszcze prezydent Biden nie zdążył odpocząć po podróży, a już Donald Tusk ogłosił, że wraca na ojczyzny łono. Ponieważ Donald Tusk jest faworytem naszej złotej pani, która szczególnie sobie w nim upodobała, to wykluczam taką możliwość, żeby tę decyzję podjął na własną rękę. Mógł ją podjąć za pozwoleniem naszej złotej pani, a jeszcze bardziej prawdopodobne, że na jej polecenie. Dlatego, że jeśli Amerykanie rzeczywiście odstąpili część swoich wpływów w Polsce, no to ktoś musi to zagospodarować. A któż to zrobi lepiej niż Donald Tusk, prawda? Więc Donald Tusk tu ogłosił powrót na ojczyzny łono i natychmiast proklamował wojnę Donalda z Kaczorem. No to Kaczor to uznał za dar niebios prawdziwy. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mu się rozłazić. No koalicja to widać, że się rozłazi, ale jeśli Donald Tusk tutaj wypowiedział wojnę, no to co się robi na wojnie? Tam drobne różnice, tam się jakoś zaklajstrowuje i wszyscy skupiają się wokół przywódcy. Zwierają szeregi. Bo dzięki temu Jarosław Kaczyński liczy na to, że uda mu się te procesy rozkładowe w Prawie i Sprawiedliwości opanować. Dlaczego mówię o tych procesach rozkładowych? Proszę Państwa, na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został prezesem, a jakżeż by inaczej, ale wybrano aż 7 wiceprezesów. Aż 7. To pokazuje, jaka fermentacja tam w tej partii istnieje. No i dlatego Jarosław Kaczyński natychmiast na to wyzwanie Tuska odpowiedział proklamowaniem wojny Kaczora z Donaldem. Donald wojuje z Kaczorem, Kaczor z Donaldem. No i pierwszym strzałem w tej wojnie miała być właśnie nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Dlatego, że ta nowelizacja uderzałaby w TVN, która jest główną tubą propagandową obozu zdrady i zaprzaństwa, na którego czele stoi Donald Tusk. W jaki sposób? Ano w taki, żeby, jak powiedziałem, uniemożliwić czy dać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji prawo do nieprzedłużenia koncesji dla stacji telewizyjnej, której właściciel ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pobożny poseł Gowin natychmiast się opowiedział przeciwko tej nowelizacji, to znaczy nie przeciwko, uchowaj Boże, tylko wniósł poprawkę, że owszem, to trzeba wyposażyć Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w taką możliwość, ale nie w stosunku do państw wchodzących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tylko w stosunku do państw, które są w OECD. A Stany Zjednoczone są. W związku z tym tej całej nowelizacji pobożny poseł Gowin chciał w ten sposób wyrwać zęby. Na co oczywiście Jarosław Kaczyński nie mógł się zgodzić. W dodatku pobożny poseł Gowin razem ze swoją panią wiceminister na konferencji prasowej gwałtownie zaatakowali Polski Ład, nawiasem mówiąc słusznie, za podwyższanie podatków poprzez ich obniżanie. Dlaczego pobożny poseł Gowin to zrobił akurat teraz, skoro jeszcze w maju bez mrugnięcia okiem pod Polskim Ładem się podpisał? No coś musiało się stać ważnego. Otóż, proszę Państwa, takie skutki wywołał powrót Donalda Tuska na ojczyzny łono, który oznacza, że Niemcy zaczynają przejmować tutaj tę część wpływów, którą prezydent Biden podarował naszej złotej pani. Zwróćcie Państwo uwagę, co się stało. Mamy do czynienia, ledwo tylko Donald Tusk wrócił, natychmiast zaczął być wygaszany pan Szymon Hołownia. pan Szymon Hołownia, który był kandydatem na jasnego idola, tu, w którym mieliśmy się zakochać, bez pamięci i tak dalej, już na drugie miejsce się wysforował na scenie politycznej, już PiS zaczął czuć gorący oddech jego na plecach i nagle co się okazało? W ciągu tygodnia notowania pana Szymona Hołowni spadły o ponad 10%. Spadł na trzecie miejsce, a teraz jest już na czwartym. W związku z tym widać wyraźnie, że mamy do czynienia z procesem wygaszania Szymona Hołowni. Dlaczego? Szymon Hołownia był wynalazkiem amerykańskim, to znaczy nie dla własnych zalet, bo on tam za dużo ich nie ma. Oczywiście ma, jak każdy, ale nie za dużo. Tylko musimy, jeżeli oceniamy Szymona Hołownię i jego tutaj możliwości, to musimy zwrócić uwagę na to, kto jest jego impresariem na terenie Polski. Otóż jego impresariem jest taki pan Michał Kobosko. On się trzyma w cieniu, on tam czasami tylko z tego cienia wychodzi, ale bardzo niechętnie. Pan Michał Kobosko, zanim został impresariem Szymona Hołowni w Polsce, był członkiem takiego bardzo wpływowego think tanku w Waszyngtonie, Rady Atlantyckiej. Do tej Rady Atlantyckiej wchodzą tam wysocy rangą wojskowi amerykańscy, bezpieczniacy amerykańscy, Goldmany Sachsy, finansiści drobniejszego płazu. No a wśród ekspertów tego think tanku jest pan Daniel Fried, wysoki urzędnik Departamentu Stanu. Warto jeszcze tutaj się zatrzymać chwilę nad panem Danielem Friedem. Otóż to jest ten sam pan Daniel Fried, który na przełomie lat 80. i 90. do spółki z ówczesnym szefem KGB, Władimirem Kruczkowem, zaprojektował transformację ustrojową dla Polski. A generał Kiszczak potem dostał to do wykonania. No i tam wykonał jak potrafił, ale Daniel Fried później nawet był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, żeby pilnować, czy wszystko tu się odbywa zgodnie z ustaleniami. A teraz jest wysokim urzędnikiem jeszcze wyższej rangi, urzędnikiem Departamentu Stanu i ekspertem Rady Atlantyckiej, więc tak mniej więcej taki jest ciężar gatunkowy pana Michała Kobosko. Po co pan Michał Kobosko tutaj został impresariem Szymona Hołowni? Proszę państwa, po to, że na wypadek, gdyby Prawo i Sprawiedliwość się przeziębiło, czy tam z jakichś innych powodów się zaśmierdziało, no to wtedy Stany Zjednoczone nie mogą na gwałt szukać jakiegoś nowego przyjaciela, tylko muszą zawczasu go przygotować. No, ale widzimy, że pan Szymon Hołownia jest wygaszany. No to co tu Amerykanie kombinują? Nie mogli całkiem się wyrzec jakichkolwiek wpływów w Polsce. Część tam na pewno sobie zawarowali, że zachowają. Tylko chyba zmienił się kandydat na jasnego idola. Tym kandydatem na jasnego idola jest moim zdaniem właśnie pobożny poseł Jarosław Gowin. Pobożny poseł Jarosław Gowin na razie jest, że tak powiem, w dole, w dołku, ale dzięki temu może nabrać rozpędu do wielkiego skoku. I on zresztą to mówi otwartym tekstem, że wkrótce stanie na czele dużej formacji centroprawicowej. No to w jaki sposób? Proszę państwa, żeby tutaj odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powstają silne formacje różne polityczne u nas, to trzeba się cofnąć w czasie do 18 czerwca 2015 roku. Już po wygranej prezydenta Andrzeja Dudy. Rozpoczęła się 18 czerwca 2015 roku w Warszawie dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa MOST. Pretekstem do tej konferencji, w tej konferencji wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii z Polski, no i ważni ubecy z Izraela, którzy mieli wobec stan Amerykanów żyrować pewien pomysł. Pretekstem do tej konferencji była 25. rocznica rozpoczęcia operacji transportu rosyjskich Żydów do Izraela przez Warszawę. Polska w tym celu utworzyła jednostkę GROM, która miała te transporty ochraniać, a jednocześnie, o czym się głośno nie mówiło, pilnować, żeby ci pasażerowie nie wysiadali po drodze. Jak dolecą do Izraela, to proszę bardzo, niech już robią co chcą, a po drodze nie. No i te transporty się tam skończyły i nie bardzo było wiadomo, co z tym gromem robić, bo to są świetni komandosi, oni wszystko potrafią, więc rada w radę uradzono, żeby wysyłać ten grom na misje zagraniczne, na przykład do Afganistanu. Bo jak dokazują w Afganistanie, to nie dokazują w Warszawie. W Warszawie jest wtedy bezpiecznie, prawda? No i efektem tej, czy celem tej konferencji naukowej MOST, ponieważ bezpieczniacy nasi zorientowali się, że Polska wraca pod kuratelę amerykańską i to na dobre, no to chcieli, żeby Amerykanie wciągnęli ich na listę naszych sukinsynów. Bo sukinsyny dzielą się na nasze, na naszych sukinsynów i jakichś takich nie naszych. No więc tych naszych to my tam hołubimy i tak dalej, a tych jakichś nie naszych to tam wyrzucamy czasami nawet w ciemności zewnętrzne, skąd dobiega płacz i zgrzytanie zębów. No nic dziwnego, że nikt się nie chce znaleźć w takim miejscu. No i ubecy z Izraela mieli to żyrować wobec Amerykanów, że to słuchajcie, warto tu naszych tych starych kiejkutów, przyjaciół przyjąć, na listę naszych sukinsynów wciągnąć. Amerykanie się chyba wahali. No powiedzieli tak, no właściwie warto was wciągać, pokażcie no co potraficie. O, to starym kiejkutom nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Zakrzątnęli się energicznie i w ciągu tygodnia powstała partia polityczna nowoczesna z panem Rysiem Petru na fasadzie. I jeszcze pan Rysio nie zdążył ust otworzyć, żeby nam powiedzieć, jak będzie nam przychylał nieba, a już naród obdarzył go 11% zaufania. No to też fenomen godzien wyjaśnienia. To rozmaicie wyjaśniają ten fenomen różni specjaliści, ale moim zdaniem najlepiej go można wyjaśnić na gruncie mojej ulubionej teorii spiskowej. A wyjaśnienie jest proste. Konfidenci dostali od starych kiejkutów rozkaz w prawo zwrot, do pana Rysia marsz, no i jest partia i jest 11% zaufania. Myślę, że pobożny poseł Gowin na to właśnie liczy, że przy tej pomocy uda mu się silną formację centroprawicową zbudować, a jak ją już zbuduje, to będzie w 2025 roku kandydował na prezydenta obok Donalda Tuska. Piękna alternatywa, proszę Państwa. Jak mamy jakieś wątpliwości co do tego, jak funkcjonuje nasza młoda demokracja, to dobrze jest zasięgnąć opinii klasyków demokracji. No może nie wszystkich naraz, bo to byśmy już w ogóle dostali mętliku, ale jednego klasyka demokracji, to do jego myśli warto sięgnąć, mianowicie do Józefa Stalina. Wielu ludzi to się uśmiecha na te propozycje, ale to nic tu śmiesznego nie ma. Józef Stalin wypowiadał spiżowe sentencje na temat demokracji. Między innymi taką, że ważniejsze od tego, kto głosuje, jest to, kto liczy głosy. No to święta prawda, przecież możemy przy każdych wyborach się o tym przekonujemy, zresztą nie tylko u nas, ale w Stanach Zjednoczonych. No o co prezydent Trump oskarżał ekipę prezydenta Bidena? Że sfałszowała wybory, czyli ktoś, kto liczył głosy, tam musiał maczać w tym palce. Jeśli te oskarżenia nie wiadomo, czy są prawdziwe, czy nie, ale prezydent Stanów Zjednoczonych coś tam przecież musi wiedzieć. Skoro tak powiedział, to widocznie miał jakieś podstawy do tego, więc widzimy, że spiżowa sentencja Józefa Stalina ma charakter uniwersalny. Nie tylko w naszej młodej demokracji ma zastosowanie, ale i w demokracjach bardzo dojrzałych, takich jak demokracja amerykańska. Ale Józef Stalin jeszcze jedną spiżową sentencję wygłosił. Mianowicie, że jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest przygotowanie dla suwerenów, wyborców, prawidłowej alternatywy na wybory. A kiedy alternatywa jest przygotowana prawidłowo? Wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. To widzimy, że już nasi przyjaciele i sojusznicy przygotowali nam alternatywę z pewnym wyprzedzeniem na rok 2025, kiedy to skończy się kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. I myślę, że taka kombinacja jest całkiem możliwa, dlatego że Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapowiadał abdykację z życia politycznego, przeniesienie się na polityczną emeryturę w roku 2023, kiedy skończy się kadencja obecnego Sejmu. No a potem co? W jakim kierunku poprowadzi Prawo i Sprawiedliwość 7 wiceprezesów? Przecież natychmiast się pokłócą. Natychmiast się pokłócą. W związku z tym, gdzie pójdą ci dotychczasowi szermierze tego patriotyzmu z Prawa i Sprawiedliwości? Bo gdzieżby jak nie do silnej formacji centroprawicowej Jarosława Gowina, która musi się czymś różnić od obozu zdrady i zaprzaństwa, no, tradycyjnie związanego z Niemcami. Proszę Państwa, no, wskutek tych zawirowań, jakie tutaj się dokonały, jeszcze jedna przyczyna. Otóż Jarosław Kaczyński, no muszę powiedzieć, że pewien błąd zrobił, dlatego że całą swoją linię polityczną podporządkował już nawet nie Stanom Zjednoczonym, tylko prezydentowi Trumpowi. I prezydent Trump przegrał. Nowy prezydent, Joe Biden, najwyraźniej jest już Jarosławem Kaczyńskim coraz bardziej zniecierpliwiony. Dlatego, że celem obecnej administracji amerykańskiej jest przyspieszenie rewolucji komunistycznej. Tam teraz się to nie robi się tego metodą bolszewicką, tylko się robi metodą taką, że tak, duraczenia takiego. No to tu sodomici, gomoryci, tam biali, czarni, no wszystko, co tam trzeba, jako kobiety, jako proletariat zastępczy. No a tu Jarosław Kaczyński jakieś takie konserwatywne dyrdymały opowiada, no to Józia Bidena to niecierpliwi, jeszcze jego, to jak cię mogę, ale to jego otoczenie całe. Zwłaszcza panią Kamalę Harris, która jest komunistką, że tak powiem, tout court. Proszę Państwa, no więc mamy konflikt narastający. Nie tylko na tle, bo to kiedy ta Lex TVN się w ogóle pojawiła na tapecie, to wspomniany przeze mnie Daniel Fried ostrzegł Polskę, że nie można być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i sekować amerykańskie biznesy. No amerykańskich nie wolno, a cóż dopiero żydowski, bo to jest biznes żydowski, Discovery Communication to jest biznes żydowski, tam prezesem jest taki pan Dawid Zaslaw z pierwszorzędnymi korzeniami, podobno nawet warszawskimi, tak jak sekretarz stanu Antoni Blinken ma korzenie białostockie, też pierwszorzędne. Także tam, no i w związku z tym pan Blinken złożył takie oświadczenie, bardzo dał wyraz wielkiemu zaniepokojeniu, raz Lex TVN, a po drugie takiemu zaniepokojeniu z powodu stosunku Polski do sprawy żydowskich roszczeń majątkowych. Pan Blinken już w kwietniu tego roku napisał taki list do Światowej Organizacji Restytucji Mienia Żydowskiego, w którym zapewnił, że to jest jego oczko w głowie, to jest na pierwszym miejscu listy jego priorytetów politycznych. No to mamy tutaj dwie ważne przyczyny wojny z naszymi sojusznikami. No, ja to tak zatytułowałem, to nasze spotkanie, na moją prelekcję, wojna, ale proszę Państwa, teraz żadnych wojen już nie ma. Kiedyś słuchacz zaniepokojony zadzwonił do Radia Erewań z zapytaniem, czy będzie wojna. Radio Erewań mu odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie. Natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamieniu. Więc teraz wojen nie ma, są operacje pokojowe, misje stabilizacyjne, walka o pokój właśnie, o demokrację, ale nie wojen. W związku z tym konflikt, tę sytuację, jaka zaszła między Stanami Zjednoczonymi i Polską, można tak eufemistycznie nazwać serdecznym nieporozumieniem. Serdecznym nieporozumieniem. Czym się skończy to serdeczne nieporozumienie, no to my tego nie wiemy, ale sekretarz stanu powiedział, że no, taki upór Polski może zagrozić nawet naszej obronności. Stany Zjednoczone rozważają, czy by tutaj nie wstrzymać sprzedaży broni do Polski. Proszę Państwa, warto się w związku z tym zastanowić, jakie interesy mają Stany Zjednoczone w Polsce. 4. Pierwszy taki, żeby Polska udostępniła im swoje terytorium dla potrzeb tam różnych globalnych rozgrywek, które oni tam planują. No i Polska to robi. Drugi interes, żeby Polska kupowała amerykańską broń. I Polska to robi. Trzeci interes, żeby Polska kupowała amerykański gaz. I Polska to robi. I czwarty interes, żeby Polska dała się obrabować Żydom. I tu Polska się jakoś nie chce dać obrabować. Nie wiem, czy pobożny poseł Gowin tutaj by był bardziej ustępliwy od Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński specjalnie ustępliwy tutaj, no też nieustępliwy nie był, bo wprawdzie na Wiecach tam była podnoszona taka, buńczuczne oświadczenia były składane, że nie oddamy ani guzika. Ale okazało się, że w tym samym czasie, co wykryłem przypadkowo, toczą się poufne negocjacje na temat sposobu uregulowania tych roszczeń. No to trochę taka była niezręczna sytuacja, jak to się wydało. W związku z tym zaproponowałem pewną ustawę taką krótką, która by temu zapobiegała. No, na razie nie cieszy się ona zbyt wielkim poparciem w Sejmie. Poza posłami Konfederacji 11 to chyba więcej podpisów tam pod nią nie zebrano. To i tak jest lepiej niż w Sodomie i Gomorze. Bo w Sodomie i Gomorze to nawet 10 sprawiedliwych się nie znalazło, tutaj 11, no to już nie jest tak źle. To rokuje nadzieję na przyszłość i mniej więcej na tym to serdeczne nieporozumienie z naszym najważniejszym sojusznikiem polega. No i z drugim naszym przyjacielem, to znaczy z Niemcami, no jesteśmy poddani szantażowi finansowemu, na który Polska jest bardzo wrażliwa, dlatego że no nie można opierać finansów państwa na założeniu, że Niemcy nam dadzą forsę i im podskakiwać. No to wiadomo, że tu prędzej czy później pojawią się komplikacje. No i jeszcze nasz strategiczny partner, czyli Izrael, w osobie ministra spraw zagranicznych Jaira Lapida strasznie nas tam karci, przezywa nas, że byliśmy kolaborantami przy Holokauście i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest nakierowane na to, żebyśmy zmiękli i te roszczenia zaspokoili. No, jak będzie, to zobaczymy. Na razie jesteśmy w stanie serdecznego nieporozumienia. Proszę Państwa, to są konsekwencje wpuszczania państwa w sytuację bezalternatywną. To nie jest tak, że Polska jest skazana na taką politykę bezalternatywną. Przyczyna jest inna, że nasi umiłowani przywódcy stali się zakładnikami własnej propagandy, co uniemożliwia im prowadzenie polityki elastycznej. Na czym polega polityka elastyczna? Dobrym przykładem jest Turcja i jej prezydent Erdogan. On nie wyprowadza Turcji z NATO. On nie zamyka bazy w Ircirliku, lotniczej, wielkiej, amerykańskiej. Ale jak Stany Zjednoczone próbują mu włazić na głowę, to on jedzie do Putina i u Putina kupuje rakiety. I Stany Zjednoczone mówią, a to jak tak, to co innego. Więc ja to nazywam, to nawet Viktor Orban prowadzi bardziej elastyczną politykę, ale on nie jest zakładnikiem własnej propagandy, natomiast nasi umiłowani przywódcy są. No i to jest nasz problem. Jak on zostanie rozstrzygnięty, to zobaczymy. Myślę, że podobnie jak większość innych takich dramatycznych sytuacji, tak samo i ta zakończy się wesołym oberkiem. Dlatego, że ta nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji przeszła teraz do Senatu. No i Senat ją prawdopodobnie odrzuci, bo tam opozycja nieprzejednana ma większość, więc ustawa trafi ponownie do Sejmu, ale żeby odrzucić to weto senackie, nie wystarczy zwykła większość, którą, że tak powiem, w gorączkowym poszukiwaniu Jarosław Kaczyński zmontował, tylko potrzebna jest większość bezwzględna, a z tym może być problem. W związku z tym ustawa może nie wejść w życie, nie ujrzeć światła dziennego i wszystko się rozejdzie po kościach, to znaczy niezupełnie, bo już pewne rzeczy zostały powiedziane, pewne rzeczy zostały zrobione i trudno będzie o nich zapomnieć. Także proszę Państwa, nie tylko będziemy mieli gorącą końcówkę lata, ale być może również gorącą jesień. Dziękuję bardzo za uwagę.